uważaj. Uważaj i słuchaj uważnie, zapamiętaj. Jeżeli już książę z bajki, koniecznie, koniecznie chcę się z tobą umówić na kawę, na spacer, na wszelki wypadek, na coś, to ty w tym momencie niestety, ale jesteś zajęta tego dnia, kiedy on chce. Czemu? Ponieważ potrzebny jest czas, 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 czas jest potrzebny. Pamiętaj, potrzebny jest czas. Ten twój książę z bajki potrzebuje czasu, aby jego mózg, męski mózg, zaczął fantazjować, wyobrażać sobie, oczekiwać tej cudownej chwili, kiedy cię znów spotka, popatrzy w twoje uśmiechnięte oczy, zobaczy twój cudowny uśmiech i poczuje na ramieniu twój dotyk. On ma o tym marzyć, ma to sobie wyobrażać i dlatego dajesz mu czas, aby się przygotował na to, że wpadnie w twoje sidła. I dlatego pamiętaj, najskuteczniejszą metodą jest umówić się z księciem bajki w kawiarni, ale poinformować księcia z bajki, że możesz się trochę spóźnić, ponieważ po zajęciach ty jesteś zobowiązana a. sprzątnąć salę, b. pozbywać naczynia, c. odprowadzić dziecko do domu, d. zaopiekować się kimś, e. wyprowadzić psa, f. masz coś, dodatkowe zajęcie i ty nie gwarantujesz, że ty możesz przyjść o godzinie 18, ale jest takie niebezpieczeństwo, że się parę minut spóźnisz, że się spóźnisz parę minut i na wszelki wypadek niech książę z bajki zostawi swój numer telefonu, to ty mu powiesz, ile się spóźnisz. To jest takie współczesna metoda, za dawnych dobrych czasów to po prostu informujesz, że się trochę spóźnisz i niech on czeka. I niech on czeka. I on czeka w tym Grand Hotelu z bukietem amaryllisów, żółto-fioletowych, bo takie kochasz, gdzieś je zdobył, siedzi i czeka i patrzy na zegarek, godzina 18. Oczywiście, wysyłasz koleżankę, kolegę znajomego, żeby sprawdzić, czy czeka. Dzwonisz do kelnera umówionego, pytasz się, tam siedzi taki facet z amaryllisami. Niech siedzi. No. Niech spokojnie poczeka. Czemu? Bo to są najcenniejsze minuty waszej znajomości. To są te minuty, kiedy on wyobraża sobie ciebie wchodzącą do kawiarni. Radosną. I on wyobraża sobie, jak dalej potoczy się wasza znajomość. On sobie wyobraża różne rzeczy, które ty mu potem lekko pomieszasz. Ale tu już jest następna sprawa. Pamiętaj, najważniejsze nie, żebyś się spóźniła, bo tego nie wolno robić, nie wolno się spóźniać. Najważniejsze, żeby książę z bajki był zmuszony do czekania na ciebie i to na tyle długo, by był na granicy zwątpienia. Czyli obserwujesz go przez lornetkę z parku w pobliżu i jak on już ma dość i wstaje, wypił już czwartą kawę, złożył gazetę, zabiera kwiaty, to w tym momencie wysyłasz mu SMS-a i mówisz, będę z informacją, będę za 7 minut 30 sekund. I od tego momentu
Masz się pojawić w ciągu 7 minut 29 sekund. On siada z powrotem, czeka na ciebie. Wbiegasz do kawiarni. Oczywiście nie tupcąc, wbiegasz do kawiarni. Wyciągasz szeroko ramiona i mówisz: dziękuję ci, że poczekałeś. Dziękuję ci, że tu jeszcze jesteś. Nie przepraszasz. Dziękujesz mu, że poczekał. Robiłam wszystko, co mogłam, ale nie mogłam być ani o sekundę wcześniej. Chętnie opowiadasz jakąś bardzo ładną, wymyśloną historię, że to dziecko, którym się opiekowałaś, właśnie dostało ataku słodyczożarczości i ty musiałaś nakarmić Snickersami. No, nie jest ważne, historia ma być ładna. I teraz książę z bajki w tym momencie, kiedy go witasz, to możesz go pocałować w policzek za to, że czekał. Kochana, jest to najważniejszy moment w życiu twojego księcia z bajki. Czekał i się doczekał. On się nauczył czekać i dowiedział się, że dostanie nagrodę. Buziaka w policzek. Od tego momentu książę z bajki może być twój, o ile nie popsujesz dalej.